Witam serdecznie na konferencji prasowej po meczu Radunia Stężyca - Hutnik Kraków. Mecz zakończył się wynikiem 5-2 dla Raduni Stężyca. Bardzo proszę o zabranie głosu przez trenera gości, trenera Krzysztofa Lipeckiego. Dzień dobry, witam serdecznie. Na początku nie pozostaje mi nic innego, ale pogratulować zwycięstwa gospodarzy, bo oczywiście zasłużenie wygrali ten mecz, stworzyli dużo sytuacji, pokazali nam nasze braki i to dość brutalnie. Mecz dla nas tak naprawdę jeszcze dobrze się nie zaczął, a już się skończył, bo do 25 minuty przegrywaliśmy 4-0 i tutaj tak naprawdę chyba zespół gospodarzy wykorzystał wszystkie swoje sytuacje, miał 4 strzały na bramkę, 4 bramki i to już chyba było po meczu. Oczywiście my też mieliśmy swoje jakieś tam momenty w pierwszych 15 minutach, gdzieś tam nie udało się tej bramki strzelić. No i taka jest piłka nożna, ona jest brutalna, pokazała nam dzisiaj nasze miejsce w szeregu. Przyjmujemy to z pokorą oczywiście i mamy dobry materiał do analizy i pracujemy dalej. Także gratulacje dla zespołu gospodarz. Dziękuję. Bardzo proszę komentarz trenera Sebastiana Letniowskiego. Tak, to był trochę taki szalony mecz, gdzie rzeczywiście chyba pierwsze 4 sytuacje nasze skończyły się 4 bramkami po składnych akcjach, ale może tu bym wrócił, że naprawdę zespół Hutnika dzisiaj wygląda bardzo dobrze i to jest tak paradoksalnie, że wysoki wynik. Ja już mówiłem zespołowi na odprawie przed meczem, że Hutnik to jest mocny zespół, to było widać po poprzednich meczach, potrafili wygrać u siebie z Koniczarką. Okej, zdarzały się jakieś potknięcia na wyjeździe z Sokołem Ostróda, ale to jest naprawdę bardzo solidny zespół i widać było pomimo tego wyniku, ile trudu nas kosztował ten mecz, widać po chłopakach, jak są zmęczeni, ile trzeba było włożyć w to charakteru, zdrowia i prawda jest taka, mogliśmy zamknąć ten mecz może do przerwy na 5-1, mieliśmy do pustej bramki, jest strzelił Michał, ale zaraz po przerwie mogliśmy równie dobrze stracić na 4-2 i nie wiadomo jakby było, także mówię, mecz... Myślę, że zasłużenie wygraliśmy, ale to nie było wcale takie łatwe zwycięstwo, jak może powiedzieć to wynik. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania może do trenerów? Dziękuję bardzo. Dziękuję trenerom.